Justyna Staczkowska o donosicielu, przyjaźni i trudno uwierzyć, co ja spotkalo. Justyna Staczkowska podbila rynek muzyczny i rzuciła sobie do stóp świat polskiego show biznesu. Autorka przeboju Dziewczyna Szamana przez lata wydala dziesiątki albumów i zagrała setki koncertów. Serwuje fanom niezapomniane wrażenia. Polacy kojarzą ją także z telewizji, gdzie chętnie udziela się w różnych rolach. Chociaż wydawałoby się, że życie pięknej i utalentowanej Justyny to tylko sielanka i przyjemności. Prawda jest zupełnie inna. Gwiazdę spotykają wciąż różne nieprzyjemności, a nawet dramaty. O niektórych opowiedziała w ostatnim wywiadzie. Dziennikarka, która miała okazję porozmawiać z Staczkowską, postanowiła sprawdzić, czy Justyna podobnie jak Doda zawiodła się na którymś ze swoich współpracowników. Niewinne pytanie, spotkało się z zaskakującą odpowiedzią. Gwiazda szczerze przyznała. Miała dramatyczne doświadczenie, które złamało jej serce. Justyna Staczkowska przeżyła wielkie rozczarowanie. Gwiazda polskiej estrady, która wie, że nie samym chlebem człowiek żyje i zawsze szuka szczerych relacji, odkryła bowiem, że jej osoba, która uważała za przyjaciela, za jej plecami robiła prawdziwa krecia robotę. Na sali sadowej wyszło na jaw, że przyjaciel wszystkie jej prywatne sprawy ujawniał mediom, by zarobić na taniej sensacji. To mocno odbiło się na piosenkarce, która straciła wtedy zaufanie do ludzi. W moim zawodowym życiu, które trwa już 25 lat, zawiodłam się na dwójce ludzi. Na człowieku, który był moim przyjacielem, zawsze mi się tak wydawało. Okazało się, że był donosicielem do mediów i kiedy wsadzie się to wydalo, to mi złamało serce. Potem bardzo trudno było mi zaufać komuś tak na 100%, tym bardziej że byliśmy blisko siebie. W takim rozumieniu jak brat i siostra, powiedziała Justyna Staczkowska. W trakcie wywiadu Justyna wyglądała na bardzo przygnębiona. Jej zachowanie może wskazywać na to, że wciąż emocjonalnie przeżywa to, co się wydarzyło.